Siema wszystkim. Przychodzę do Was z tematem poważnym, na który miałem nadzieję, że nigdy na tym kanale nie będzie miejsca, ponieważ zawsze wyznawaliśmy zasadę, że kanał Buddha TV to miejsce, w którym będziemy publikować tylko i wyłącznie rozrywkę. Mógłbym zrobić ten film na kilka kamer, wiecie, pełno przejść, dynamizmu itd., itd. Natomiast wyszedłem z założenia, że to nie jest rodzaj filmu, w którym jest na to miejsce. Zamykam się po prostu z kamerą, żeby Wam o czymś powiedzieć i nie celuję tu w miliony wyświetleń. Zależy mi na tym, żeby ten film obejrzeli fani tego, co po prostu tutaj robimy. Od początku... Stary, masz porysowane panele. Nie trudno zauważyć, że ostatnimi czasy aktywność na Instagramie czy kanale jest mała. Po prostu bardzo spadła. Instastory przez ostatnie lata to właściwie było daily. Wrzucaliśmy coś codziennie, teraz to jest sporadyczna aktywność. Filmy na YouTubie nie pojawiają się tak często jak kiedyś i po zrezygnowaniu z materiałów raz w tygodniu. Przez pewien okres czasu i tak było tego bardzo dużo miesięcznie, natomiast teraz tak nie jest. Cała nasza ekipa wyznawała, moi kochani, zawsze zasadę, że ma być poprzeczka coraz wyżej. Nie można było nam odmówić tego, że dowoziliśmy naprawdę projekt za projektem. Ciągle to wszystko rosło, budując coraz większą społeczność, która znowu pozwalała na coraz grubsze projekty. Co tu dużo gadać i opowiadać? Wiecie, jak przez ostatnie lata wyglądał ten kanał i tyle razy podnieśliśmy swoją drogą poprzeczkę, a ja tak jakby nie przyuważyłem, że ciągle to powtarzam, że to moje gadanie stało się swego rodzaju memem, z którego... Tak, umiemowaliśmy zawsze, że to jest po raz pierwszy w Polsce. To przyznaję sam się. To widzowie, to my wymyśliliśmy mema chyba, nie? Czy nie? A pierwszego, jakiego wymyśliliśmy, to jak Buddha 6 razy na filmie z Aventadorem powiedział, że wstało o 4 rano. I potem przez pół roku, kurwa, wszyscy chodzili się pytali, o której Buddha wstał. I nie zapomnijmy o pakiecie karbonowym za 200 tysięcy złotych. O 5 jednak... Trochę śmieję. Nie no, Buddha wygląda tak, kurwa, trochę taki jakby jest napuchnięty, taki... On trochę wygląda jakby ze sparingu wyszedł właśnie, wiecie? Taki napuchnięty, taki, kurwa, jakby się nie wyspał, no nie wiem, taki no. Natomiast od kilku miesięcy to wszystko gaśnie i nie ma radości w tym, co chcemy dla Was robić. Zabijana jest we mnie cząsteczka tego autentycznego podniecania się motoryzacją. Zdycha we mnie po prostu ta chęć robienia... Jeszcze się głos łamie, no nie wiem, no nigdy jeszcze nie widziałem, żeby Buddha był taki mało energiczny i taki przygaszony trochę, nie? Stres? No możliwe, no nie wiem, no... To jest to, co ja zawsze mówię, ja mu bardzo dobrze życzę, ale ja tak nie uczestniczę w jego życiu, nie? Ja go chyba ze 3 razy na oczy tylko widziałem. Coraz to mocniejszych rzeczy, coraz większych wyzwań i znika ta autentyczność, ta pozytywność, która mam nadzieję, znaczy mam wrażenie, że przez wielu z Was jakby została pokochana na tym kanale. I zdycha to nie dlatego, że nie mamy pomysłu na filmy, czy nie wiemy, co dalej z tym wszystkim robić. I nie dzieje się tak również, bo wielu ludzi tak myśli, że możemy już robić wszystko. Tak, seks uprawialiśmy akurat, ale to było 2 razy. Pierwszym razem się poznaliśmy i potem 2 razy uprawialiśmy seks. 3 razy w życiu go widziałem. Raz też uprawialiśmy seks, ale go nie widziałem, bo byłem z przodu, a on był z tyłu i po prostu go nie widziałem. Wiecie, co to jest glory hole? Albo niczego w ogóle nie robić, bo zarobiliśmy tyle na akcji 7 out. Z Nitro w wielu kwestiach, które wypowiada na swoich transmisjach, na live'ach, można się nie zgadzać, ale kiedy po właśnie zakończeniu ostatniej loterii wrzuciliśmy kolejny ponadgodzinny film, na swoich transmisjach, na live'ach, można się nie zgadzać. Jak można się nie zgadzać? Nie. Musimy się wszyscy uspokoić. Boksdele, uspokójcie się. Jak można się nie zgadzać? Ewidentna pomyłka montażowa. Można się zgadzać! Można! Nie można! Ale kiedy po właśnie zakończeniu ostatniej loterii wrzuciliśmy kolejny ponadgodzinny film, uważam, że powiedział bardzo trafną rzecz. Przerwa była niezbędna, bo nie wiem, czy wie... I pierdolę ten wstyd tutaj, pajacyk 5 zł, kurwa, pompka 20. Ja pierdolę, wiesz, Bugatti Veyron, kurwa, Aventador, kurwa. Supra bez dachu, kurwa, coś tam, pajacyk 5 zł, ja pierdolę, kurwa, mogliście to zblurować. Wiecie, ale podczas trwania 7 out wrzuciliśmy dla Was łącznie 8 godzin i 35 minut, Mate. Ja powiem tak, nie, podejrzewam, że większość osób, które by zarobiły tyle, co on zarobił na loterii, już by żadnego filmu nie wrzuciły, bo w sumie jej po...
Wiesz, o co chodzi? Bo on co sobie zarobi z tego filmu? 10 koła? Ale chyba to lubi robić, nie? Skoro sobie tutaj przerolował, że tak powiem, ten hajs na jeszcze nowe rzeczy. I ja nie mam zamiaru tego ukrywać, nie będę tego ukrywać, że ta akcja... No to jest to totalnie, co ja myślę, nie? Wiesz, ludzie mają jakiś sufit marzeń. Wiadomo, możesz być multimiliarderem i się ścigać z innymi kolesiami, kto ma większy jacht, nie? Albo kto ma bardziej unikalny samochód, których jest tylko jeden na przykład wyprodukowany, nie? Bo no jakieś prototypy. Możesz się ścigać, kurwa, wiesz, ilu hektarowy dom będziesz miał, no jakby możesz, nie? Tylko, że większość ludzi w pewnym momencie też czuje nasycenie. Więc ludzie, którzy już są nasyceni finansowo, albo już nic nie robią, albo robią coś już dla sportu, nie? Bo wiesz, na przykład masz tak jakiegoś, nie wiem, Warrena Buffetta, nie? Ile on ma lat? Z 80, 90? To wiecie, to już stricte chyba tam nie chodzi o zarabianie pieniędzy, nie? Bo wiesz, wziąłem zioma z jakiegoś topu. Ile on będzie miał? Ze 100 miliardów? Operuje jakimś funduszem, który ma pewnie biliony i tryliony i tryliardy. I oni już po prostu chyba, wiesz, lubią robić jakąś rzecz i po prostu to robią, nie? Tam też jest napisane, że zostało 85 km do przejechania. Okej, kiedyś przejedziemy. A, że w tam. A, bo to już to przejechałem. Akcja zarobiła, moi kochani, ogromne pieniądze. Natomiast po niej wciąż puszczaliśmy filmy, wciąż chcieliśmy podnosić poprzeczkę, rozwijać kanał. Natomiast również właśnie po niej zaczęło się dziać to, o czym chcę wam opowiedzieć. A chodzi o tysiące gruźb, szantaże, próby wyłudzenia, telefony, nachodzenie nas w miejscach, w których bywamy na co dzień i zorganizowane jednostki, które w dobie dzisiejszych możliwości mają bardzo szeroki wachlarz do falsyfikowania dowodów w postaci rozmów, screenów, zdjęć itd., itd. I pewnie każdy z was widział na Facebooku takie kasyna, które były promowane moją gębą. One dotarły do setek tysięcy z was i większość z nich to były takie fejki, że to od razu waliło, było widać, ale inne naprawdę były dobrze przygotowane i wierzcie mi, że to tylko i wyłącznie wierzchołek góry lodowej kreatywności tego, jak można zarobić w tych czasach. Ale to tylko potwierdza to, co ja też mówiłem. Jest coś takiego, nie? Wśród społeczeństwa, że ty możesz mieć trochę, możesz mieć nawet dużo, ale nie możesz mieć za dużo. Ładny dom i ładny samochód, jeszcze chuj. Ale nie możesz mieć 4 domów, zajebistej firmy i 30 luksusowych samochodów. Nie możesz tego mieć, bo to już w ludziach chyba wiesz. Można mówić, że to są jakieś nierówności społeczne, no bo jak to jest, że wiesz, ktoś ma 50 samochodów, a ty nie możesz mieć jednego i tak dalej. Ale jedną rzeczą jest zastanawianie się nad nierównościami społecznymi, a inną jest podejście takie, no dobra, skoro on ma 30, to a ja nie mam, to on mi musi dać jeden, nie? I się uciekasz do takich jakichś różnych rzeczy. Ja nie wiem, kto mu grozi i tak dalej, ale chuj w dupę. Krzysztof Stanowski ostatnio przy okazji innej techniki jakby oszustwa XXI wieku użył fajnego określenia. Po prostu trzeba nadążać. Trzeba nadążać za technikami przestępców, bo mówimy o przestępcach, także dlatego, że tacy przestępcy mogą sparaliżować cały kraj. I on akurat omawia spoofing, czyli podszywanie się pod cudzy numer telefonu, ale jak się obejrzy cały materiał, to w 16 minucie temat trochę się nam zazębia. Numer to jedno, a głos to drugie. I może dojść nawet do takiej strasznie trudnej do wykrycia zbitki, czyli dzwoni do was numer telefonu, który niby znacie i odzywa się głos, który niby znacie. Jaki dzisiaj jest problem, żeby ktoś zadzwonił i powiedział coś moim głosem? Żaden. Moim głosem nagrano piosenkę rapową, mimo że nie miałem z tą piosenką nic wspólnego. I tak odwołując się, ale nie przeciągając, dość szeroko jedną z możliwości opisuje w swoim ostatnim filmie też Wojtek Przeździecki z kanału Oj Wojtek. Modele bardzo łatwo wcielają się w rolę. To znaczy powiedz im, jesteś teraz nauczycielem, jesteś 14-latką, jesteś czymś tam i one będą zmieniały swój sposób mówienia. Teraz te phishingi, skamy są coraz lepsze, są coraz wyższej jakości, no bo korzystają właśnie z takich metod. To jest trudne teraz, żeby odróżnić. Takich sposobów jest masa i trochę czuję, że mógłbym to wszystko porównać do tematu z lat 90., kiedy to właściciele restauracji byli nachodzeni przez bandytów, no bo inaczej to jest ciężko nazwać, i za spokój musieli dzielić się zyskami. Od tamtych wydarzeń minęło ponad 20 lat i czasy się zmieniły, w których to zamiast teraz restauracji są twórcy, a zamiast niszczenia lokali jest grożenie zrobieniem na kogoś filmu, który w dobie tego, jak dziś internet jest przeładowany taką żądzą krwi, nienawiścią do siebie nawzajem i tak dalej, odbije się szerokim echem, niezależnie od tego, czy będzie prawdą, czy będzie manipulacją. Też tak miałem.
nagrywali na mnie filmy ze zmontowanych, z wyjętych z kontekstu rzeczami i próbowali ze mnie zrobić bestię. I to niejednokrotnie pokazała, moi kochani, już historia. Jestem tym kurewsko zmęczony i chcę wam o tym powiedzieć. Zwyczajnie, po ludzku, mija już tyle czasu, że nie chcę ciągle przed wami robić... Z Dubiela też? Nie. Dubiel akurat jest głupi. Dobrej miny do złej gry. Po prostu nie chcę już. I naprawdę ostatnie miesiące... Mega dziwnie gada, nie byłoby tego filmu, gdyby nie bał się, że coś wyjdzie. Wiesz co? Ja tak jak mówię, ja nie mieszkam z Buddą, ale nie wiem, oskarż go co chcesz, nie? Postaw mu jakieś zarzuty, że zrobił coś w swojej głowie, nie? Na potrzeby przykładu. To czemu to nie wyszło, nie wiem, rok temu, dwa lata temu? No chyba, nie wiem, chyba że potrącił zakonnicę, 3 miesiące temu na pasach, nie? I już się nie da dalej tuszować, nie? Ale wiesz o co chodzi, bo jak ktoś kurwa przychodzi ci z jakimś newsem sprzed 10 lat i mówi, o, bo tu to zrobiłeś i my to wiedzieliśmy, to jakby to czemu siedziałeś cicho? Bo są zawsze dwie możliwości. W momencie, kiedy ty chcesz komuś coś zarzucić. Albo, tak jak chyba jest w tym wypadku, chcesz na tym zarobić. Czy na przykład zrobiłeś źle, ale jak zapłacisz, to trudno. To ludzie nie będą wiedzieć. A druga to jest poczucie sprawiedliwości, nie? Czyli nieważne, ile ktokolwiek by ci oferował czegokolwiek, ty dążysz do sprawiedliwości. Czyli wjedzie we mnie jakiś kierowca, który nie ma prawa jazdy, nie? Na potrzeby przykładu. Wyjdzie i powie, słuchaj, kurwa, nie mam prawa jazdy, nie wiem, zapłacę ci za zniszczenie, dam ci 10 koła. To teraz albo ja chcę mieć, albo chcę, żeby go sprawiedliwie, kurwa, został potraktowany zgodnie jakby z prawem, nie? Czyli jakiś, kurwa, regres ubezpieczenia, nie wiem, kurwa, kara więzienia za spowodowanie wypadku, czy tam kolizji. Albo mówię, no dobra, w sumie chuj. Dycha dla mnie, nie? Albo jesteś moralny, albo chcesz zarobić. Tylko w momencie, kiedy chcesz zarobić, to nie mów o moralności. Nie wytykaj, kurwa, ludziom, nie wytykaj ludziom błędów, skoro różnica pomiędzy tym, że to jest publiczne, a nie jest publiczne, to jest kwestia hajsu, który dostaniesz. Jaką, kurwa, lewą loterię? Co ty, kurwa, mówicie? Wszystko o tych loteriach możesz powiedzieć, że to jest farmienie hajsu, że niskie są szanse, że to jest nabijanie kap z jednej osobie. Bo naprawdę możesz wszystko powiedzieć, że ludzie się nie starają. Jedyne, co robią, to, kurwa, wiesz, kupują coś za 300, żeby zarobić na tym 5000, nie? Możesz to powiedzieć, spoko. Ale ostatnią rzeczą, którą możesz powiedzieć o tych wszystkich loteriach, jak bardzo bym nie lubił kogokolwiek, kto te loterie robi, to te loterie są legalne. Nic nie jest tam ustawione, nic nie jest tam, nie ma tam żadnego pola na polemikę, bo zgodnie z prawem jest to idealnie zrobione. On dalej mówi, że zrobił nielegalną loterię, ale 10 lat temu. W przesadzie oczywiście. Aha, że była bez pozwoleń, okej. Okay. Ale myślałem, że wam chodzi o te loterie, które teraz robił, te 7 aut i tak dalej. Ile zarobiłeś na M2? Stary, to jest tak proste jak... Nitro podsumował, ile zarobił na loterii z rozdawania BMW M2. Z akcji M2 dla widza ze sprzedaży voucherów uzyskał około 1 600 000 zł. Oczywiście od tej kwoty należy odliczyć zakup auta, podatki oraz koszty organizacji loterii. Ale jak sam Nitro wyznał, jest na dużym plusie. Nie no, jestem na dużym plusie. Z paręset tysięcy. I podejrzewam, że ja byłem osobą, która najmniej zarobiła na loterii, po prostu. To ciągłe nękanie mnie przez kilka, jak nie kilkanaście nawet można powiedzieć, osób i ciągłe sugerowanie, że bez zapłaty nie dadzą spokoju, a ja nigdy nikomu nic nie zapłaciłem i nigdy nikomu nic nie zapłacę. I sprawy, słuchajcie, przez moje zaplecze prawne zostały pozgłaszane na policję, na prokuraturę. Dzieje się naprawdę bardzo dużo w tych sprawach i to skutkuje ciągle telefonami, ciągłymi wezwaniami, ciągłym gromadzeniem dowodów i to bardzo skutecznie zabija nam możliwość robienia to, na co tak naprawdę czekacie na tym kanale. Wszyscy ludzie dookoła, którzy tworzą filmy razem ze mną, też odczuwają już to wszystko. Ciągłe napięcie, stres, brak normalności i często to po prostu już to napięcie kończy się kłótnią, jakieś pierdoły i jest tego coraz więcej. I wiem, że problem jako twórcy nie dotyczy tylko mnie i wiem co najmniej, słuchajcie, o kilku influencerach, którzy mają identyczną bądź podobną sytuację. Natomiast każdy odpowiada za siebie i każdy samemu decyduje o tym, o czym chce powiedzieć, a o czym mówić nie chce. Podsumowując, natomiast, bo nie zależy mi, aby ciągnąć ten materiał w czasie, za długo staramy się dostarczyć tylko i wyłącznie rozrywkę, robiąc dobrą minę do złej gry. I przez te wszystkie lata zostałem oszukany przez mniejsze i większe firmy, przez bardziej rozpoznawalne osoby, mniej rozpoznawalne. Naprawdę zostałem oszukany dziesiątki razy i dysponowałem dowodami, które w powstawieniu w tytuł czy w miniaturę
dawałyby mi naprawdę miliony wyświetleń, natomiast zawsze uznawałem, że to są moje prywatne konflikty i nie będę ich traktował jako jakąś maszynkę do robienia zasięgów, tylko po prostu jako jakąś moją prywatną, indywidualną lekcję. Przez ostatni czas bardzo wielu ludzi, których miałem za, nie wiem, przyjaciół może za dużo powiedziane, ale kumpli, chociaż ziomków, wbiło mi kosę w plecy i nie wiem, czy to z zawiści, czy z chęci zarobienia kilku złotych. Chłopie, kurwa, no. I to jest brutalne, ale bardzo potrzebne. Zajebiste jest to, że on jakby pomnożył samego siebie, że tak powiem, no bo wszystko pomnożył w ostatnim roku, wszystko pomnożył. Pod każdym aspektem jest, kurwa, dużo, dużo, dużo większy. I jakby spoko jest to, że się mógł poznać na tych ludziach. Ja wiem, że to jest, kurwa, bolesne, tak? No nie wiem, tracisz ziomka, kurwa, nie ma do kogo zadzwonić. Chłopstwo, wiesz, dochodzi do ciebie, że chłopstwo chodził na obiad tylko dlatego, żeby się z tobą kolegować, ale to też jest potrzebne. To też jest potrzebne, bo może gdyby nie to, gdyby, wiesz, to było po kroczku, po kroczku, po kroczku, to jeszcze dookoła siebie miałbyś kurwy przez najbliższe 10 lat, nie? Więc to też nie jest takie najgorsze. Nie, myślę, że Boxdel nie. Jakby cokolwiek o tym Boxdelu, kurwa, by nie powiedzieć, to ja myślę, ja też tak jak mówię, no ja z nimi mieszkam. Nie znam ich relacji, nie wiem, o czym na co dzień rozmawiają, ale myślę, że Budda to może być jedna z nielicznych osób, w stosunku której Boxer się zawsze w porządku zachował, nie? Pershing to kumpel Boxera, zrobił shoutout dla Buddy, ale z Twittera Pershing, o co chodzi? Ja nie rozumiem, co ty napisałeś, tak szczerze. Pershing. Trzęsie Kamil, nie daj sobie wejść na głowę jakimś patałachom. Każdy chciałby się dopchać do koryta. Jesteś mega człowiekiem dla mnie. Każdy, kto cię poznał oraz twoi najwierniejsi fani zawsze, przynajmniej będą, zawsze po burzy wychodzi słońce, tym razem też tak będzie. Rozumiem, że wsparcie wyraził. Może na przykład za pójście, zagrania świadka albo coś w tym stylu. Wbiło mi tą kosę w plecy i to jest mój prywatny problem, natomiast chciałem tylko zdanie o nim wpleść, żebyście po prostu wiedzieli, że to jest jakby kolejny gwóźdź do tego wszystkiego. I nie ukrywam, że nie jestem zainteresowany budowaniem tego kanału na dramach czy ciągłym odbijaniu piłeczki z kimś, kto coś o mnie mówi albo mówi część prawdy, a resztę dopisaną, i nie będę tego robił. I liczę, że uda mi się, właściwie nam wszystkim, wyjść z tej sytuacji, którą opisałem powyżej, bo wiem, że wielu z was tradycyjnie co sobotę o 14 oczekuje materiału. Ja doskonale wiem o tym, że to są materiały dla młodszych, dla starszych, dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieciaków i bardzo często również dla całych rodzin, dla których ta sobota o 14 stała się swego rodzaju, nie wiem, taką tradycją. I mimo, że mógłbym tu siedzieć jeszcze i opowiadać, mam kilka historii, kilka rzeczy, które słyszałem. Jedne bardziej absurdalne, drugie mniej absurdalne. Niektóre całkowicie absurdalne i tak dalej, to dzięki, że obejrzeliście materiał do końca. Nie wiem, no puentę można powiedzieć, że wyciągnie każdy z was sam. Klasycznie. Pożegnałem się już, ale ma miejsce ważna aktualizacja w sprawie, więc chcę zamknąć wszystko w jednym filmie. Kiedy to nagrywam, policja prowadzi pierwsze przesłuchania podejrzanych i została zatrzymana już jedna osoba w sprawie prób wyłudzenia. Prawdopodobnie zatrzymane będą kolejne osoby. Materiał dowodowy się powiększa, a to dobrze. Ja natomiast chcę w tym samym filmie powiedzieć przynajmniej o kilku rzeczach, którymi jestem szantażowany. Wiecie co? Ja też tak, bo tak sobie teraz myślę, nie? Bo jest w kurwa osób, które mają dużo więcej pieniędzy od Buddy. Ja nie mówię, że na świecie, kurwa, w samej Polsce jakby są takie grubasy, że wiesz, że oni podchodzą i oni wszystkich tych youtuberów z lewej kieszeni kupują. I tak sobie pomyślałem, bo zawsze się mówi tak, że wiesz, jak ktoś jest kurwa mega, mega dziany, mega gruby, mega celebrytą i tak dalej, to że ci ludzie tylko się otaczają z ludźmi takimi jak oni sami, nie? Czyli popatrzysz, nie wiem, kurwa, na Hollywood i popatrzysz na małżeństwa, kurwa, czy romanse, które tam są. Oni się tam, kurwa, między sobą. Tam jest 100 osób i to jest zamknięte kółko, nie? Tam bardzo rzadko, jakby, no nie słyszysz takiej historii, że nie wiem, Brad Pitt poszedł do sklepu i poderwał panią w sklepie, nie? I teraz tak myślę, że może, kurwa, to też jest jakiś powód. Bo wiesz, jeśli każdy z twoich kolegów jest, kurwa, miliarderem, to czego on ci ma, kurwa, to co, ma ci pieniędzy zazdrościć? Wiesz, o co chodzi, nie? Buda potencjalnie jest łatwiejszym celem niż jakiś właściciel Dino czy Impostu. Tak, bo on jest bardziej otwarty. Jaki właściciel Dino, Impostu, nie wiem, jakichś tych innych dużych biznesów w Polsce, no to on też się właśnie takimi spółkowymi ziomami otacza, nie? Buda, jak dobrze wyjdziesz na ulicę, to go spotkasz na stacji benzynowej. A naprawdę są ludzie, którzy mają taki gen, że wiesz, pogadasz, nie wiem, przyjdziesz pogadać z nim minutę i kurwa, i będą w stanie wzbudzić zaufanie, etc., nie? Bo nie podałem konkretów i które są wykorzystywane, abym się złamał i zapłacił.
Zwyczajnie tak mnie to zatruwa, że chcę po prostu to z siebie wyrzucić. Moje rzekome pośredniczenie w wynajmach samochodów do Francji, gdzie to miałem oferować na koniec najmu, aby samochody klientów ginęły. Jest to całkowita nieprawda. Nigdy nie szukałem klientów na takie wynajmy, a co dopiero na ginięcie samochodów. Rzekome oszukiwanie ludzi na biznesie fotowoltaicznym. Podobno oszukiwałem na braniu zaliczek i zostawiałem klientów bez instalacji. I to bardzo ciekawe, bo prawda jest taka, że osoba odpowiedzialna kiedyś za prowadzenie tej działalności oszukała mnie i... A to chyba jego brat, nie? Bo coś kiedyś Budda powiedział, chyba w jakimś wywiadzie, że na tym... że miał 2 czy 3 miliony długów? Grażynę, co doprowadziło do około 2 milionów złotych długów, które w ciągu kilku miesięcy w ratach spłaciłem z własnych środków. I cały kanał otarł się w tamtym czasie o upadek w wyniku braku płynności finansowej. Ale każdy klient i pracownik został rozliczony na zero, na co posiadam bardzo skrupulatną dokumentację. Kolejne, na co wielkie dowody będą przedstawiane, to to, że Aleksandra, w sensie Grażyna, to mój słup. No i nie chcę się na to... Aleksandra? To ona się nie nazywa Grażyna? Ona nie ma na imię Grażyna? Ona serio jest Aleksandra? Ej, Sandra, wiesz jak się nazywa dziewczyna Buddy? Jak? No jak ma na imię? No, Ola. Grażyna na nią mówią. Ty widziałeś, że ona jest Ola? No. Znaczy, no... Też jak się dowiedziałam, to się zdziwiłam. Myślałam po prostu, że ma na imię Grażyna, ale... Ja też myślałam, ja to teraz myślałam, że ona jest Grażyna. Tak? Nie. O kurwa, ale schizy. To rozgadywać. Jestem z tą kobietą od 13 lat, a słupem to może być bezdomny, a nie ktoś, z kim jest się połowę życia. Jakieś herezje dotyczące tego, że ja kogoś 5 czy 6 czy tam 7 lat temu wywiozłem do lasu i groziłem jakąś klamką. Brzmi to absurdalnie, do tego stopnia, że aż chciałem to tutaj po prostu zawrzeć i wiem, jaka sytuacja jest przekręcona i opisana w jakiś w ogóle koślawy sposób. Mój kolega kiedyś obraził pewne osoby, za co te chciały się zemścić i go nastraszyć, ale jaki w ogóle las, jaka klamka. Wygląda to co najmniej jakby pitbull za mocno wszedł, natomiast do sedna. Ta osoba to jest, uwaga, i to jest kluczowe w tym wszystkim, mój dobry kolega do dziś dzień. Kontakt mamy praktycznie codziennie i niejednokrotnie był nawet na filmach, które oglądaliście. Groziłem mu jakąś klamką i wiozłem go do lasu, a dziś zapraszam go na grilla do siebie do domu. Tak? Niezła historia. Aż prosi się, żeby trochę fejka tutaj stworzyć na jakieś potwierdzenia. Ktoś z mojej rodziny siedział za mnie 4 lata w więzieniu. To też jest niezłe. Jedyna osoba, która siedziała z mojej rodziny w zakładzie karnym, spędziła tam 1 rok, kiedy ja miałem 17 lat i nie miała ta sprawa ze mną nic wspólnego. Loteria, którą zrobiłem, kiedy kanał miał 80 tysięcy subskrypcji, czyli na samym początku, nie miała odpowiedniego pozwolenia do jej odbycia. Chodzi o loterię na białe Audi S3. To prawda, ale każdy zwycięzca swoją nagrodę otrzymał, więc nie ma tutaj mowy o żadnym oszustwie. Natomiast firma, która całą tą akcję organizowała, postąpiła nieuczciwie. Pokazano mi wszelkie zgody do wykonania takiej akcji, zaproponowano mi oszałamiające, uwaga, 10 tysięcy złotych plus 5 tysięcy, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Miałem wtedy 19 lat, masę długów i ambicje na zapewnienie nam czegoś więcej niż pożyczanie pieniędzy w kółko od moich kolegów. Skusiłem się, byłem głupim gnojkiem i wziąłem to. Przepraszam. Po czasie zostałem wezwany do urzędu. Kilkoro grających widzów również. Postępowanie trwało blisko 2 lata. Przedłożyłem wszelkie dowody w tej sprawie. Pokazałem rozmowy, umowy między mną a organizatorem. Otrzymałem za to 40 tysięcy grzywny za reklamowanie całego tego tematu i przyjąłem, aby uwolnić się od tej sytuacji. Po wpłaceniu urząd wykluczył mnie ze sprawy i nie zostały mi postawione żadne zarzuty. Także zrobiłem niezły interes, jak liczyć, że jeszcze z 20 tysięcy dałem za prawnika, który to prowadził. Ale cóż, uczę się na błędach i każda kolejna akcja była zrobiona na najwyższym możliwym poziomie. Teoria, że niby te pieniądze, które wrzucamy do puszek WOŚP, są później wyciągane. Teoria, że są to pieniądze moich cichych inwestorów. Że to ustawione z WOŚP-em w ogóle dla marketingu, też już taką wersję słyszałem. Jakaś herezja, że ktoś... Kurwa, no ale tak szczerze, no. Serio ktoś myśli, że Buddy nie stać, żeby kurwa 100 tysięcy w puszkę wsadzić. Jak on 100 tysięcy by wydał, jakby zatankował wszystkie swoje samochody do pełna. No kurwa, stary. Ktoś przy pierwszej takiej akcji nie wpłacił tej kasy i miał mi ją oddać. Poparta tym, że chciałem odzyskać swoją kasę od dłużnika.
ale to jest zupełnie osobny temat, po prostu przeklejony pod całą tę legendę WOŚP. Słuchajcie, do puszek łącznie od początku kanału wrzuciliśmy 180 tysięcy złotych i w każdej akcji pokazaliśmy potwierdzenie, że wolontariusz odniósł kasę do sztabu, a w celach charytatywnych oddaliśmy nie paręset tysięcy, tylko parę milionów podczas ostatnich lat. I tych historii, którymi jestem szantażowany, jest, moi kochani, naprawdę pełno. Jakieś pierdolenie, że wykonywałem podrobione zegarki, albo że zleciłem włamanie do domu mojego kumpla. No tak, dokładnie, robimy takie rzeczy na kanale. Poświęcam 24 godziny na dobę temu, a w międzyczasie wystawiam dom kumpla, który składa mi samochody na włamanie. Dokładnie tak. Natomiast jakieś opowieści o tym, co to nakradłem, jak to kogo nie pobiłem i jak to nie znęcam się nad zwierzętami, to już wam daruję. Po prostu chciałem dodać to wszystko na koniec i pokazać wam skalę tego wszystkiego. To akurat nie uwierzę, bo ludzie potrafią udawać zwierzęta, nie. Pies nigdy na ciebie nie będzie dobrze reagował, jeśli jesteś dla niego niedobry. Po prostu pies tak nie potrafi, nie? Tego, co się dzieje, tego, co wam opisałem. Teraz jest mi po prostu lżej. Ja jedyne, co Budzie mam do zarzucenia jako twórcy, znaczy do zarzucenia. Ja też rozumiem i wiem, po co to jest robione, bo jego filmów nie ogląda tylko Serwiusz lat 29 ze swoimi widzami w okolicach lat 18 w Zbysz, tylko też to ogląda na przykład Nikodem Górski, który ma lat 8. I Nikodem Górski, jak ogląda, jak ktoś jeździ tam jakimś Lamborghini, to on musi być taki trochę przehajpowany, bo mu się to wtedy podoba. Nikodem na przykład ogląda filmy Buddy. I potem przychodzi, mówi, no, że tutaj taki żółty, że fajny, że tam wydech był wymieniony, że mega to ten. Więc jakby ja czaję, żeby taka też szersza publika mogła to oglądać. Więc dla mnie, jak on czasami, wiesz, siódmy raz pod rząd powie, że o, pierwsze w Polsce coś tam, niesamowity wydech. No to wiecie, no to zresztą wiecie, no czasami sobie kanet pociśniemy, nie? No nie tak po chamsku, tylko wiesz, no jako pierwszy w Polsce. Budda dzisiaj był w kiblu jako pierwszy w Polsce. No dobra, to. Ale nie zauważałbym tutaj niczego toksycznego, co by chciał przekazywać dalej, nie? Czekałem, czy Budda jako pierwszy w Polsce jest szantażowany. Nie, no dobra, z tego nie będziemy akurat jajce robić. No nic, no ja mu współczuję, no. No niestety, tak to wygląda. Jak jesteś ponadprzeciętny, to problemy się pojawiają.